Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj z Jakubem Ćwiekiem, którego znamy z wielu działalności. Ostatnio aktywnie stand-uper. Jak patrzę na Facebooka, to głównie ostatnio stand-uper. No to się troszeczkę zmieni na Facebooku, przynajmniej w proporcjach, ale kto wie, jak zawodowo. Widzisz, przerywajmy na początku. Ale spotykamy się z najnowszą książką Zawisza Czarny, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Dobrze mówię. Dzień dobry. Mam pytanie, mam pierwsze pytanie, które koleżanka 10 minut temu mi podejrzała i powiedziała, że też by zadała takie na początek. A mianowicie, skąd pomysł na taką książkę? I to wcale nie jest tak oczywiste pytanie. Na przykład dwa dni temu rozmawiałem z autorem kryminałów i zupełnie bez sensu by było zadać mu takie pytanie na początku. Bo skąd pomysł na napisanie kryminału? To... Znaczy, jeśli chodzi o Zawiszę, to w ogóle jeśli chodzi o cały ten świat około superbohaterski, ja sobie postanowiłem potworzenie tych wszystkich superbohaterów w oparciu o prawdziwych ludzi. Żeby oni się gdzieś tam w jakiś sposób faktycznie pojawiali, a ja sobie potem ich spokojnie rozbuduję. I tak powstawał Dreszcz, czyli superbohaterski katowicki Menel, który ma swój pierwowzór w gościu, który wpadał każdego razu do mojego ulubionego baru i wtedy nieważne, czego słuchało całe gremium tam zebrane, on otwierał drzwi skopa, podchodził do konsolety, zmieniał kawałki na AC/DC i dopiero wtedy siadał po piwo. Facet organizował koncerty od zawsze, ten słynny koncert, który był moim pierwszym koncertem w życiu, gdybym takim berbeciem mi zabrał na koncert w 1991 roku na stadion w Chorzowie na AC/DC, gdzie Metallica była supportem. To tak, żebyśmy mieli pojęcie skali. W każdym razie on ten koncert współorganizował. I miał właśnie ksywę Zwierzą i kiedy właściciel lokalu przedstawił mnie jako miłośnika rocka, zmierzył mnie. No dobra, stawiasz piwo. Postawiłem piwo i tak jakoś zaczęliśmy rozmawiać kilka razy i stąd się wziął ten superbohater. Natomiast jeśli chodzi o Zawiszę, to w ogóle jest sytuacja taka, że ja miałem takiego znajomego, on był chyba na Miszu, na studiach międzywydziałowych. Młodszy ode mnie i to był właśnie facet, który przyleciał chyba z Nigerii w wieku najpierw lat 6 i żył tutaj przez 5 lat, mogę mieszać, ale jakoś mniej więcej tego typu proporcje. Potem wrócił do siebie, a potem przyleciał tutaj na studia. I z racji tego, że jego cała rodzina od strony matki była Polakami, miał dziadka, którego bardzo tutaj kochał i rzeczywiście wymieniał z nim korespondencję, to był facet bardzo mocno zaangażowany jakby w Polskę i polskość i właśnie dlatego bardzo mocno chciał tutaj studiować. No i kiedy przyleciał, to jedną z pierwszych rzeczy, on przyleciał tutaj zimą, bo przylatywał gdzieś tak, żeby załatwiać zmianę semestru w trakcie. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to okutany we wszystko, prawda, w jakąś czapkę, szalik i tak dalej. Poszedł, bo zaintrygowało go spotkanie polskich patriotów. Wrócił? Wrócił, tak. Znaczy, żeby nie było, to nie było jakoś specjalnie brutalnie, ale w momencie, kiedy on słuchając tych wszystkich rzeczy, które nie do końca mu tam wszystkie pasowały, ale część owszem, kiedy stając tam sobie z tyłu, zaczął się powoli z tego wszystkiego rozbierać i ktoś się wreszcie na tej mównicy zorientował, że oto pomiędzy nimi wszystkimi prawdziwymi polskimi patriotami stoi Czarny, to tak zaczął zwalniać. Aż w końcu go zapytał, czy ty się kolego nie pomyliłeś. No i on tak od dłuższego czasu jakby zastanawia się, czy rzeczywiście może znaleźć tutaj swoje miejsce w tym kraju. Nie jest to z pewnością łatwe, chociaż umówmy się, mimo wszystko coraz łatwiejsze. W sensie coraz więcej osób innego koloru skóry możemy spotkać, coraz więcej osób innego koloru skóry nie tylko przyjeżdża na studia, ale zostaje, w jakiś sposób widujemy ich, zwłaszcza w większych aglomeracjach. Nie jest to tyle widok, do którego totalnie przywykliśmy, ale już nie zatrzymujemy się wszyscy, nie staje ruch na ulicy, prawda?
bo to Murzyn. Tak się kiedyś wydarzyło w moich rodzinnych kułazach, że naprawdę zatrzymał się wór, bo Murzyn przechodził przez skrzyżowanie. To był, nie wiem, 93 rok. Wszyscy jakoś tak wszyscy mogły... Nie, gdzie zdjęcia, no z czego? W 93 roku, proszę cię, zapamiętywali, żeby dla potomnych było. Ale mówię, to jest maleńkie miasteczko na pograniczu polsko-czeskim i nie jak tam rzeczywiście Murzyn przystanął przy kościółku, tak było. Czy właśnie zaobserwujemy wielkie starcie Boga z Antychrystem, nie? Bo to tak właśnie, takie tego typu wrażenie, jak się zatrzymywało i wszyscy stali, wszyscy patrzyli. Ale to też się zmieniło. A to twoja inspiracja, ten człowiek wie, że go streamingowałeś? Nie mam z nim już kontaktu. Nie mam z nim już kontaktu, ale generalnie ludzie, z którymi rozmawiam i rozmawiam troszeczkę dłużej, mają tego pełną świadomość, uświadamiam im to, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś się kiedyś pojawią. Czy to w swojej dokładnej kopii, ale to wtedy zawsze mam zgodę, czy też właśnie w jakiejś inspiracji mniejszej lub większej. Wtedy krzanić zgody. Ale jest tu pozytywnie przedstawiony, w związku z tym podejrzewam, że raczej nie będę miał z tym problemu. Bardzo pozytywnie, albo to później. Teraz wiemy o Bachaszeterze, a czemu Warszawa? I to ciekawe, bo w kontekście tego, co mówiłeś, że mamy coraz więcej osób innych narodowości w dużych miastach, i dajesz Warszawę, która jednak jest, powiedzmy, najbardziej kolorowa. Warszawa jest... My niewiele mamy europejskich miast jeszcze. W sensie z wyboru niewiele mamy europejskich miast. To nie chodzi o to, że europejski znaczy od razu lepszy czy coś, tylko chodzi właśnie o ten kosmopolityzm. I do takich miejsc na pewno możemy zaliczyć Wrocław, możemy zaliczyć Kraków, chociaż na swoich zasadach, możemy zaliczyć częściowo Gdańsk, prawda? Poznań. Natomiast Warszawa jest w inny sposób, znaczy jako stolica i jako to miasto, które próbuje wyznaczać swoje własne trendy. Ja nie wiem, czy tu jest Cinema City? Nie ma. Okej, okay, ale Cinema City prowadziło karty Unlimited. To jest ważny przykład, bardzo wyraźnie pokazuje, jak działa Warszawa. Można mieć kartę Unlimited, czyli darmową ilość wejść dowolną do kina w danym miesiącu za 44 zł. Chyba że chcemy wliczyć w to Warszawę, wtedy 54 zł. Ponieważ wszystkie bilety w Warszawie są droższe. I to dotyczy absolutnie wszystkich sieciówek w tym kraju. Na zasadzie wszystkie ceny obowiązują na cały kraj, za wyjątkiem Warszawy. Czyli z jednej strony Warszawa jest takim miastem naszym, bo jest naszą stolicą, prawda? Przyjeżdżamy, tam jest centrum wielu, wielu spraw do załatwienia. Z drugiej strony to jest oderwana rzeczywistość. Znaczy, ja tam mieszkałem przez 2 lata, pracowałem tam w agencji reklamowej i kiedy tam funkcjonowałem, to zaobserwowałem, jak człowiek bardzo szybko musi się najpierw przebić, żeby udowodnić ludziom, że nie jest słoikiem, tylko jest warszawiakiem. I robi to tak, że najpierw pracuje, uczy się całego miasta, wszystkiego, żeby znać wszystkie knajpy, prawda, i móc tak po prostu rzucać lokalnymi nazwami. A potem następnym etapem jest, kiedy czepia się słoików. I zaczyna się czepiać słoików, bo on już jest warszawiakiem. I teraz obserwujemy te warstwy, prawda, tych ludzi, którzy gdzieś pochodzą z Warszawy przez dziadków i mogą się czepiać wszystkich. Potem jest ta następna warstwa tych, którzy tam są słoikami od lat 10, 5 i tych, którzy już są 3 miesiące, prawda? Więc już są rodowitymi warszawiakami. To jest miasto, które zbudowano od zera właściwie. I zbudowaliśmy je wszyscy, czyli w sensie nie my konkretnie, ale zbudowała je cała Polska na nowo, bo chciała je mieć. I dlatego jeżeli znaleźć jakikolwiek punkt w tym kraju, który może być trochę tyglem nas wszystkich, to jest właśnie Warszawa. Szczęście dołożył się w tym sensie, że dał cegły. No właśnie, widzisz. Aczkolwiek to jest drażniące i to na dzisiaj w komentarzach, bo jest pomysł pomnika niedaleko. I pisząc o tym pomniku współczesnym i tak ludzie pisali o tych cegłach zabranych do Warszawy. To boli dalej. Uważam, że powinien powstać taki happening, ludzie ze Szczecina jadą autobusami do Warszawy i odbierają dokładnie te cegły. To byłaby super sprawa, słuchajcie, mamy tutaj jeden budynek i gdzieś ktoś wykradł 3 cegły, nie? Tutaj w następnym 17, tu w ogóle cała ściana zniknęła. To była niesamowita rzecz, pod osłoną nocy. Ja wam powiem, kiedy warszawiacy nie śpią, znaczy kiedy warszawiacy śpią, to jest mniej więcej między 4 a 4:30, macie pół godziny.
jedziemy wieczorem. No to tak, dojeżdżasz, prawda? Potem wszystkie cegły, a potem trzeba tutaj, nie wiem, najlepiej będzie, jak z tych cegieł zbudujecie później tutaj taką wielką syrenkę. Najlepszy pomysł. Możliwe, na zasadzie. Wykorzystamy te cegły lepiej. Odniosę się do tego, co powiedziałeś na początku tej odpowiedzi. Powiedziałeś, że z wyboru nie mamy europejskich miast. Mhm. Co to znaczy, że nie mamy z wyboru? To znaczy, ja sobie myślę tak, i tak to troszeczkę obserwuję, że bardzo mocno staramy się przy tych miastach naszych, trochę mniejszych niż te wymienione, staramy się... Czyli takim jak Szczecin. Czyli takim jak Szczecin. Że staramy się przywiązać bardzo mocno na przykład do jakiegoś, czy do konkretnego regionu, nawet jeżeli to jest region trochę międzynarodowy. Na przykład Opole jest miastem nieeuropejskim, czyli nie zmierzającym do Europy, a do Niemiec. Konkretnie. O to chodzi, żeby w jakiś sposób się tutaj powiązać, że ten element swój ma swój kulturowy, ma ten konkretny obszar i ono nie chce być miastem międzynarodowym, ono chce być miastem w duchu niemieckim. Są miasta, które mają podbudowaną swoją własną kulturę jakąś. Szczecina nie znam na tyle, jakby nie znam kultury tutaj na tyle związanej. Zawsze mi się też tak kojarzył, w sensie bardzo mocno z Niemcami powiązany. Na zasadzie wzajemnych relacji, jakiegoś takich zbudowanych na, nie na podległości, prawda, tylko na jakiejś takiej złożenia ze względu chociażby na granicę i na bliskość tej granicy. No umówmy się, jestem z daleka, w związku z tym Szczecin przede wszystkim kojarzy mi się a z morzem. No z młodymi wilkami, prawda? Więc to się, ja się dopiero uczę tego miasta małymi kroczkami powolutku. Natomiast ogrom tych miast jest powiązany z jakimś konkretnym obszarem, prawda? Śląsk w ogóle chce być niezależny. Śląsk chce być w ogóle najpierw autonomią, a jak zostanie autonomią, to wtedy ewentualnie będzie nawiązywał jakieś kontakty z kimkolwiek innym. W Białymstoku, czy gdzieś tam w ogóle na wschodzie, no to myślę sobie, że ciągle się jeszcze w niektórych momentach zastanawiają, na jakich zasadach ta Europa działa i czy naprawdę chcą tam być. Więc jest kilka tych miast świadomych, które po prostu wiedzą, w jaki sposób wiązać się z tą Europą, stają się takimi małymi mikrostolicami i są miasta, które po prostu zyskały tą swoją wolność w odpowiednim momencie, zyskały jakąś swoją tożsamość i tej tożsamości przede wszystkim się trzymają, nie chcą cudować. Małymi krokami się otwierają oczywiście, bo Unia, czy w ogóle Europa, to jakiś pieniądz, który w pewnym momencie przychodził. I kiedy przychodził, kiedy pojawiały się dotacje, kiedy pojawiały się jakieś inwestycje, no to człowiek wiedział, okej, to europejskie. I na to wszyscy są zawsze otwarci. Natomiast jakby samo podejście, sama mentalność mieszkańców danych miast jest jednak mimo wszystko nie aż tak kosmopolityczna. Jasne. To pewnie też jeszcze bardziej skomplikowane, choćby przez to piszemy teraz wnioski w bibliotece, mamy stulecie niepodległości. I oczywiście proszą nas minister, żeby wpisać to stulecie niepodległości i Szczecin i to powiązać, nie? Choć Szczecin i stulecie niepodległości na tych terenach. Czy ja się w ogóle zastanawiam, gdzie mamy stulecie niepodległości, no. Come on. W sensie naprawdę bardzo się trzeba naszukać w polskiej historii. I bardzo uważnie nawypatrywać, żeby znaleźć 100 lat, kiedy byliśmy niepodlegli. Tak naprawdę gdzieś tam od nikogo. No i oczywiście gdzieś tam znajdziemy jakieś momenty, w których wiązaliśmy się, nie wiem, z Litwinami, prawda? Znajdziemy jakieś momenty za Piastów, a tak poza tym to 100 lat niepodległości to kawał czasu. Wspomniałeś już trochę o tych różnych grupach i różnych mieszkańcach. Chciałem Cię zapytać właśnie, jakie mamy grupy w Polsce. To jest pięknie pokazane w tej książce. Ja przepraszam, że tak trochę na poważnie rozmawiam. Książka jest bardzo humorystyczna, aczkolwiek kończąc ją było mi bardzo smutno, więc nie wiem, czy nie wiem, z jakimi spotykałeś. Ja oczywiście posługiwałem się tutaj pewnymi stereotypami, ale mam taką zasadę, że jeżeli posługuję się stereotypem, no to stereotypem na szerszą skalę. Natomiast jeżeli spoglądamy na jednostkę z tej konkretnej stereotypowej grupy, to zawsze jest prawdziwy człowiek. Może być troszeczkę gdzieś tam wykoślawiony pod humor, prawda? Czy zbudowany jakoś odrobinę prześmiewczą, ma być zabawnie, ale z drugiej strony jest to prawdziwy człowiek. Więc jeżeli mamy jakieś grupy radykalno-narodowe, takie nazwijmy, no to oczywiście, że jest mnóstwo powodów, żeby się z nich śmiać. Mnóstwo.
jest równie dużo powodów, żeby się ich bać. I należy sobie to w jakiś sposób ustawić jako pewien schemat i stereotyp, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy jednostkę, spojrzymy na tego konkretnego człowieka, to pomiędzy tymi poglądami zobaczymy gościa, który ma problemy. Różne, życiowe. Tu jest scena, w której facet, który buduje gigantyczny, czy współbuduje gigantyczny spisek na rzecz odbudowy Rzeczpospolitej, prawda? Typowy narodowiec, który najchętniej wszystkich innych by stąd wyrzucił, stoi w korku i modli się tylko, żeby nikt w tym korku nie trąbił, jak to mają w zwyczaju, bo ma dwójkę śpiących dzieci z tyłu w samochodzie. I jak one się obudzą, to zaczną mu zadawać pytania. Jak mu zaczną zadawać pytania, to będzie musiał na nie odpowiadać, a one ostatnio zadają trudne pytania. W związku z tym jest to kwestia tego, że nieważne jaki masz światopogląd, to nadal jesteś pracownikiem gdzieś. Nadal jesteś często rodzicem, prawda? Albo uczniem, albo mężem, żoną, kimkolwiek, prawda? Masz szereg ról, nie tylko twój światopogląd cię określa. I często zestawiony ze sobą ten światopogląd i twoje normalne, prywatne życie daje ogrom komizmu. I ja trochę na tym komizmie starałem się budować, że jakby pewne spojrzenia, pewne ideologie nie działają w próżni. I się cały czas weryfikują. No i oczywiście mówię tutaj zarówno o prawej, jak i o lewej stronie. Wychodzę z bardzo mocnego założenia, że na co dzień dzisiaj najgorszy dla nas jest radykalizm i to nie ma znaczenia po której stronie i w jaki sposób oglądane, bo jeżeli mamy do czynienia z radykalizmem, to znaczy, że mamy do czynienia z najgorszą możliwą kombinacją, jaka istnieje i jaką sobie kiedykolwiek wprowadziliśmy, to znaczy połączenie fanatyzmu i ignorancji. I ten zestaw sprawia, że mamy do czynienia nie z człowiekiem jako myślącą jednostką, z którą możesz porozmawiać, tylko właściwie z zaprogramowanym robotem. Kimś, kto będzie wygłaszał określone hasła i słyszał tylko mały wycinek rzeczywistości. Kiedy powiesz do niego, coś ci wpadło do oka, pewnie jakieś ciało obce, on usłyszy tylko obcy i oczywiście będzie skandował przed swoim własnym okiem, żeby obcy z Polski i tak dalej. No więc trochę tak to działa. W sensie wyłapujemy słowa klucze. Zaczynamy wyłapywać słowa klucze i na podstawie słów kluczy trochę działamy jak facebookowy algorytm, prawda? Gdzie ktoś kaleczy język polski i na przykład, nie wiem, używa dla słowa, nie wiem, zaniechać, czy skasować, czy przerwać, używa słowa abortować, które jest funkcjonującym słowem, możemy go używać. Ale jak się pojawia słowo abortować, to słowo abortować kojarzy się z aborcją. Jeżeli nie czytasz całego tekstu, to automatycznie twój komentarz będzie o aborcji. Nawet jeżeli dotyczyło to abortowania, nie wiem, rozpoczętego programu. I tego typu rzeczy się dzieją. Ja to obserwuję u siebie na Facebooku, gdzie mam parę tysięcy znajomych. Ja przyjmuję po prostu znajomych, w sensie przyjąłem założenie, że ja ludzi nie pamiętam bardzo często, więc jeżeli ktoś się do mnie odzywa i gdzieś tam dodaje mnie do znajomych, to znaczy, że mnie zna. A skoro mnie zna, no to spoko, to niech tam sobie będzie. I jedyny moment, kiedy mam ten punkt weryfikacji, to jest taki, kiedy rozmawiam, toczę jakąś dyskusję pod którymś postem i zaczynam rozmawiać z tym kimś, myślę, nie mogę znać tego człowieka. Nie ma takiej możliwości, w sensie, żeby uznać, że kogoś znam, to musiałbym zamienić z nim trzy słowa. Ja bym go zabił. Po trzecim słowie bym go zabił, więc na pewno byśmy się nie znali. W związku z tym, sorry stary, ale nie wiem, co ty robisz. Bach. I trochę w ten sposób to działa. Ale dzięki temu uczysz się także, w jaki sposób funkcjonują ludzie na Facebooku. Że nikt nie czyta już całej wiadomości. Nikt nie szuka sensu. Jeżeli coś ma więcej niż dwa akapity, to wyłapie z tego pięć słów kluczy. Sprawdzi, o, mówisz o tym, o, mówisz o tym, o, mówisz o tym. Jakby mu się podkreślały te słowa, które już zna, kojarzy i po prostu są na niego płachtą nabyka. I komentarze bardzo często, to nie tylko przy moich, ale możesz zobaczyć na Facebooku niejednokrotnie, czy w ogóle w komentarzach pod jakimkolwiek artykułem. Zderzenie tekstu głównego i zderzenie komentarzy, jak bardzo są o czymś innym. Zawsze. W związku z tym ja mogę sobie mówić o jakichś małych grupach, odpowiadając już na twoje pytanie, strasznie dygresyjnie, ale
Odpowiadając na pytania, mogę mówić o konkretnych grupach, ale tak naprawdę mówię o jednej. Mówię o ludziach, którzy wynikiem zaślepienia ideologiami wszelkiego rodzaju przestali słuchać się nawzajem. Dobra, skąd te ideologie się biorą? U ciebie ja czekałem na to i się nie doczekałem i chyba dobrze. W sensie nie pojawiają się politycy. Wyglądamy polityków, już nie mówię nawet nawiązani do obecnych, ale generalnie ich nie ma. Więc mamy ludzi, którzy sami podejmują decyzje, sami myślą, tak, sami się ideologizują. Mamy taką tendencję do tego, żeby zwalać pewne rzeczy na przykład na polityków, prawda? Że politycy podejmują takie, a nie inne decyzje i to jest wszystko winą takiego czy takiego rządu, że tak czy taki czy inny rząd zrobił takie, a nie inne rzeczy. Ale to tak naprawdę nie tam tkwi sedno, nie tam tkwi problem. Znaczy, problem tkwi w tym, w jaki sposób się uczymy. W ogóle wszystkiego. W jaki sposób uczymy się o polskości, w jaki sposób uczymy się religii, w jaki sposób uczymy się, nie wiem, zachowań zwyczajnych, prawda, wzajemnych. Jesteśmy dziećmi i jako dzieciom wpajane są pewne rzeczy. Masz robić tak i nie dyskutuj. Masz to zrobić. Po prostu tak ma być. Bo tak powinieneś, prawda? I dostajesz tych informacji coraz więcej, a potem przybywa ci coraz więcej obowiązków i myślisz sobie, dobra, muszę się tego nauczyć, tego i nie masz ani momentu, ani nawet chęci na refleksję, dlaczego właściwie przepuszczam dziewczynki w drzwiach. Dlaczego to robię? Ktoś mi kiedyś powiedział, bo tak jest grzecznie. Ale czy ten ktoś, kto powiedział mi, bo tak jest grzecznie, też wiedział, czy był w którymś momencie naszej historii od szeregu pokoleń moment, w którym zastanawialiśmy się, dlaczego to robimy? Chcesz się dyskryminować. Może. A może to, wiesz, zakładamy takie coś, że w pewnym momencie, bo to jest grzeczne, bo to jest miłe, bo to jest dowód dżentelmeństwa. Bo tak to przechodzi od, powiedzmy, nie wiem, 10 pokoleń, prawda? Ale może ten pierwszy koleś, który to zrobił, zrobił to dlatego, że dziewczyna miała świetny tyłek. I po prostu myśli, okej, otworzę jej drzwi, przepuszczę je przed sobą i kurde, dobrych 10 sekund mogę się pogapić. Ale ktoś to zobaczył, elegancki pan przepuszcza gdzieś tam kobietę, no więc kurczę, no więc to jest metoda dżentelmeńska, prawda? Tak dżentelmeni powinni robić. I nagle z zupełnie jakiejś dziwnej pobudki zaczyna się budować tradycja. I tradycja zaczyna się w nas utrwalać, utwierdzać i jeden po drugim schemat w ten sposób się utrwała. I tak w zasadzie mamy z każdym konkretnym elementem naszej historii. Nie mamy pojęcia, skąd się pewne rzeczy biorą i nie chcemy mieć jakby czasu, czy nie chcemy poświęcać żadnej refleksji na to, żeby się nauczyć, skąd to się wzięło. Po co coś jest? Po co buduje się w taki, a nie inny sposób? Nie mogę jakby specjalnie o tym mówić tutaj, bo raz, że to nie jest właściwe miejsce do tego, a dwa, że... Nie jest. A dwa, że to oczywiście, jak będziecie mieli okazję, to wpadniecie kiedyś na nasz stand-up. Ale tam kilkakrotnie biorę na warsztat właśnie takie rozważania, co z czego. Co z czego się bierze. Tam akurat około religijnych tematów trochę. Ale to jest właśnie mnóstwo tego typu rzeczy. Na zasadzie, chwila, zatrzymajmy się i zastanówmy się, dlaczego tak. Kiedy ktoś mówi na przykład, ok, dlaczego nie hajlujemy? Dlaczego nie można hajlować? No bo hajlowanie kojarzy się z nazistami. Ale przecież to jest rzymski salut. Ok, no to cofnijmy się do czasów Rzymu i zobaczmy, kim byli Rzymianie. Rzymianie byli nazistami swoich czasów. Zrobili dokładnie to samo, tylko im się udało. Na tym to polegało. Mieli dokładnie te same zasady. Dlaczego naziści wzięli symbole rzymskie? Dlatego, że dokładnie w ten sam sposób budowali swoje imperium. Czyli to, że nazwiemy to, nie wiem, hajlowaniem albo rzymskim salutem, sprowadzamy to do tego samego. Na zasadzie chcemy być imperialistami, którzy wszystkich pozostałych mają pod butem. To znaczy ten gest. I o to w tym chodziło. To jest pozdrowienie zwycięzców, ale zwycięzców, którzy wszystkich pozostałych mają w pogardzie i chcą być pod butem. I teraz wszystkie takie symbole można rozważać w ten sposób, natomiast nam się nie chce. My stwierdzamy, ok, tu jest symbol, tu jest najbliższa definicja, najlepiej znaleziona na memie w internecie. Powiedział Albert Einstein,
Więc spoko, na pewno miał rację, nie? Na innym memie widziałem, że Albert Einstein to ważny, mądry człowiek. W związku z tym, jeżeli na tym powiedział, że nie wiem, internet jest super, no to znaczy, że internet jest super, prawda? A jeszcze potwierdził mu to Tomasz Augustyn, prawda, gdzieś tam, czy inny doktor kościoła, którykolwiek. No więc jeżeli oni potwierdzili, że internet jest super i pochodzi od Boga, no to wiadomo, że internet jest super i pochodzi od Boga. I tak to w ten sposób usprawiedliwiamy sobie jedną, drugą, trzecią, piątą rzecz, bo ktoś nam gdzieś kiedyś dopasował właściwą definicję. Zaczyna to działać tak, że definicje, które bierzemy, wybieramy sobie spośród 10, które nam najbardziej pasują do tego, co już dawno myśleliśmy. A może się to zmienić? Czy rozumiem, że pisząc taką książkę, chciałbyś, żeby jednak ludzie się trochę zaczęli zastanawiać. Ale to... Powiem ci nie tak abstrakcyjnie, że... Powiem ci tak. Anegdota również z dreszczu. Kiedyś miałem sytuację, w której przechodziłem przejściem podziemnym na osiedlu Tysiąclecia, to jest bardzo duże osiedle na pograniczu Katowic i Chorzowa. Właściwie to jest tak, że kiedyś to należało do Chorzowa, ale się zamienili, Chorzów wziął park śląski, Katowice wzięły sobie ten teren osiedla Tysiąclecia. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że osiedle gdzieś w którymś punkcie dzieli się na fanów Gieksy i na fanów Chorzów. Wcześniej nie wiedziałem, teraz już wiem, że granica przebiega dokładnie przez przejście, przez które przechodziłem. I wysiadłem sobie na przystanku. I zostałem z jednej strony i z drugiej, to jest podziemny przystanek, więc z jednej strony i z drugiej otoczony grupką ludzi w niebieskich szalikach. Dzisiaj już wiem, że ruch Chorzów. Wtedy nie wiedziałem. Otoczony i zapytany standardowym, świętym pytaniem w tym kraju, za kim jesteś? Patrzę na nich wszystkich i wiem, jak bardzo beznadziejna jest to sprawa. Mogę zacząć z nimi rozmawiać. Mogę powiedzieć, panowie, ja tam wolę muzykę, nie wiem, wolę, co można woleć? Nic im więcej nie można woleć od piłki nożnej. No nie, jakbym powiedział, że hokej, to by mnie zbeształi w ogóle jedni i drudzy, wszyscy w ogóle by się zbiegli, bo przecież jedynym świętym sportem jest piłka nożna, wtedy jeszcze nie były skoki. No więc nie przyszło mi nic do głowy. Więc wtedy pomyślałem tak. Coś zrobić muszę. Popatrzyłem po nich wszystkich. Myślę, spróbuję uciec. Żeby spróbować uciec, jedyną moją maluteńką, drobną szansą jest walnąć najmniejszego z nich. Przeskoczyć i uciec. Walnąłem i to był dobry cios. On padł. Ja próbowałem przeskoczyć. Potknąłem się. Pobudziłem się w szpitalu. I pisanie takiej książki jest trochę takie właśnie. Na zasadzie, jesteś otoczony. Ci ludzie mają już wbite do głowy wszystko to, co chcieli mieć wbite. Nie wdajesz się z nimi w dyskusję. Ale jak ci się dobrze uda, naprawdę dobrze wymierzysz, to walniesz najmniejszego i zrobisz w tym lukę. I wtedy przez tą lukę możesz albo uciec i kogoś innego zawołać, albo po prostu się wydostać. I ja sobie próbuję wydostać się sam z siebie. W sensie, nie stać w kółku. Nie być tym wszystkim otoczony. Pozbyć się pewnej frustracji, które gdzieś tam mnie tkwią. A i tak zazwyczaj kończę w szpitalu. Nie? No a to po tej książce otoczyli się wszyscy chyba. No, używając, pisząc z tymi stereotypami. Czy mogłeś sprawdzić, kto ma największy dystans do siebie chyba? Tak. To jest prawda, że mogłem. Tak. Ale pytanie na przykład, skąd dostałeś najwięcej pogróży? Nie, wiesz co? To jest w ogóle zabawne, bo tak naprawdę... A nie może wszyscy cię chwalili tam. Nie, to nie jest tak. To nie jest tak, że mnie chwalili. Oczywiście najwięcej reakcji było w momencie, kiedy pojawiła się okładka tej książki, a nie książka. A mówię się, nikt z radykalnie komentujących tej książki nie przeczytał i nie przeczyta. Kiedyś widziałem recenzję napisaną i to była recenzja bardzo, bardzo ostra, bardzo mocno złośliwie komentująca. Opierająca się na... Czekaj, sprawdzę, dobra? Do której strony doszedł? No, na półtorej strony, bo przecież to wstęp. W sensie to krótkie zajawienie gdzieś tam, takie quasi-historyczne, w sensie tak legendarnie zbudowane, w sensie pod legendę. To jest półtorej strony. Cała recenzja książki opierała się na półtorej strony. I teraz...
To nie jest tak, że miałem jakieś specjalne pogróżki. Miałem jakieś głupie teksty, oczywiście. I tych tekstów się pojawiło sporo. Natomiast... co zaskakujące, mocno zaskakujące dla mnie, ja nigdy nie określałem się jakoś specjalnie po jednej czy po drugiej stronie radykalnie. Ja jestem liberałem, trochę więcej ciągle mam lewicowych mimo wszystko, ale ciężko mnie nazwać lewakiem. W sensie jestem dokładnie w tym miejscu, w którym kopią mnie z jednej i z drugiej strony. Natomiast zdecydowanie bardziej ta książka szkodzi, przeszkadza i uwiera lewą stronę niż prawą. Czemu? Właśnie dlatego, że ostatnio spłuciła się formuła myślenia. Możemy to bardzo ładnie zaobserwować. Wczoraj czytałem świetny artykuł na temat odpowiedzi Jennifer Lawrence na ataki odnośnie do tego, że jest traktowana przedmiotowo. Kojarzycie Jennifer Lawrence? No. Znakomita aktorka, którą ja sobie dodatkowo bardzo cenię za to, że jest bardzo wyluzowana. To rzeczywiście jest fanka tych wszystkich filmów, historii, w których bierze udział. Bardzo mocno zaangażowana, ogląda mnóstwo filmów, seriali. I teraz występowała na premierze angielskiej, londyńskiej, nowego swojego filmu o szpiegach, Czerwona Jaskółka się ten film nazywa. No i aktorzy z tego filmu tam szeregiem wystąpili, wyszli do fotoreporterów przed budynek, czy tam przed jakiś zamek. I oni wszyscy faceci, bo tam było chyba, nie wiem, z 5 czy 6 facetów, są w swetrach i w płaszczach, czy tam jakichś kurtach, a ona jedna stoi pomiędzy nimi na środku, jako główna aktorka tego, stoi w kiecce z rozcięciem właściwie do biodra, prawda, z dużym dekoltem, na ramionczkach, nowa sukienka od Versace. No i rozpętała się gigantyczna zadyma. I to naprawdę gigantyczna zadyma odnośnie do tego, w jaki sposób kobieta jest traktowana przedmiotowo. Że jest tylko dodatkiem, prawda, że nikt nie traktuje jej poważnie, że ona może marznąć, oni sobie tam stoją, ale ona musi wyglądać estetycznie. I gigantyczna afera na wszystkich możliwych portalach. Do momentu, kiedy Jennifer Lawrence wróciła do hotelu, zobaczyła ten wielki shitstorm i odpisała u siebie na Twitterze, że hej, chwila, moment, to jest moja sukienka. Ja ją sobie zamówiłam, ja ją dostałam i tak bardzo mi się podoba, że chyba was porąbało, jeśli myślicie, że ja wychodziłabym na zdjęcia na 5 minut, wychodziłabym na zdjęcia poubierana w jakieś kurtki czy inne swetry, skoro mogę się pokazać w sukience od Versace, którą zawsze chciałam mieć. I ja bym mogła tam marznąć nawet przez pół godziny, ponieważ ta sukienka tak mi się podoba. Kiedyś za dzieciaka miewała dżinsy, które jej się podobały i też mogła w nich chodzić wszędzie. I nagle się okazuje, że przez pewien sposób myślenia, który się pojawia jakby na rzecz kogoś, prawda? Na rzecz, nie wiem, uchodźców, na rzecz ludzi innego koloru skóry, na rzecz homoseksualistów, na rzecz właśnie kobiet w taki czy inny sposób traktowany. Konkretne grupy zaczynają działać tak ostro i jednocześnie płytko, że przestają pytać te konkretne grupy o zdanie. Przestają się zastanawiać, o co naprawdę chodzi. Czy zmiana, do której chcą doprowadzić, rzeczywiście wpływa w dobry sposób na wszystkich. I wręcz wymuszają, to jest też coraz częstsze, na przedstawicielach tych grup, żeby myśleli w schematyczny, stereotypowy sposób, zgodny z ich myśleniem. To jest coś właściwego dla systemów radykalnych, dla systemów totalitarnych, tylko działające w nieco odmienny sposób. I tu się pojawia gigantyczny problem tak naprawdę i myślę, że to gdzieś tutaj trafiło, że pokazuje faceta wielkiego murzyna z kijem baseballowym w dresie, i to jest schematyczne i stereotypowe przedstawianie czarnego, że musi być tępym dresem. Nie jest. W żadnym momencie nie jest. Okładka nawiązuje do komiksu, do konkretnego komiksu, bo nawiązuje do jednego z komiksów o Luke Cage'u. Ale to trzeba zobaczyć cokolwiek więcej niż okładkę. Zaczynając tą odpowiedź, powiedziałeś, że stało się to ostatnio. Mhm. Co się stało ostatnio, że się stało to, co powiedziałeś?
Strzelam teraz. Ale wydaje mi się, że social media się stały. Social media, czy w ogóle internet 2.0, prawda? Czyli ten internet, w którym nie tylko przyjmujemy komunikat, ale także możemy udzielić odpowiedzi. Internet miał się stać dwustronny, dwukierunkowy. Sprawił, że... Znaczy miał sprawić, że nie tylko musimy słuchać tych, którzy mówią do nas ważne rzeczy, interesujące rzeczy, ale także możemy im odpowiadać. Że my możemy współtworzyć newsy, że możemy wspólnie budować wielką skarbnicę wiedzy. Że może nam się udać mnóstwo świetnych idei. Czasami się udają. Wikipedia jest tego dowodem. Owszem, w Wikipedii zdarzają się czasem bzdury, ale te bzdury są, na ile to możliwe, korygowane. Jest to duża skarbnica wiedzy, do której wszyscy mamy dostęp i otworzymy ją wspólnie. Ale z drugiej strony, kiedy ludzie zaobserwowali, że mają teraz Facebooka, Twittera, że mają teraz no przede wszystkim te dwa media, bo pozostałe media są jakby do czegoś innego. Natomiast przede wszystkim te dwa media mogą mówić. To po cholerę mają słuchać, skoro mogą mówić. Teraz cokolwiek, jakikolwiek komunikat się nie pojawi, to możesz znaleźć 20 takich, które mu zaprzeczą. Dlaczego Donald Trump, naczelny idiota światowej polityki, dlaczego ten facet może zdyskredytować każdy komunikat i każdy autorytet na świecie, mówiąc fake news? Zarzucasz temu człowiekowi kłamstwo, na którym go złapałeś wprost. On mówi fake news. Nic z tym nie zrobisz. Nie zrobisz z tym nic, dlatego że każdy dostał równorzędne prawo głosu za pomocą Twittera i za pomocą Facebooka i każdy teraz w konkretnej bańce przekonuje swoją małą grupkę znajomych, żyje w tej bańce i jest przekonany, że tak wygląda cały świat. Bo niby Facebook jest narzędziem dla miliardów ludzi. Ale ile ludzi jest w twoim otoczeniu? Komunikaty od ilu osób widzisz codziennie? Tylko od części swoich znajomych. Więc nagle zaczynasz nabierać wrażenia, że tak wygląda świat. Że rzeczywiście ludzie tak myślą, że te poglądy są w taki sposób przedstawione. Tworzy się bańka. I w tej bańce narastasz ze swoim gniewem, aż ta bańka pęka i przelewasz się do innej grupy. I kiedy przelewasz się do innej grupy, to już jesteś nabuzowany, a za tobą idzie 30 innych osób. I w ten sposób to działa. I można to zaobserwować przy tych grupach czy środowiskach okołopolitycznych, które wyrastają już z nowych mediów. Partia Razem chociażby. Partia Razem to jest taka, z którą w zasadzie pomimo tego, że czasem zgadzasz się nawet z ich poglądami, bo coś ci pasuje w jednym czy drugim miejscu, spróbuj się z czymś nie zgodzić. I wtedy pod jednym komentarzem z konkretnej grupy pojawia ci się całe lokalne środowisko. 30 osób, z których każdy ma równorzędne zdanie, więc jest 30 do jednego. I tak to zaczyna działać w każdym możliwym środowisku, w każdej możliwej grupie. Aż dostajesz takim jazgotem informacji, takim jazgotem i taką rozbieżnością między tym, co myślisz, co do tej pory wiedziałeś, a tym, czym cię zasypują i bombardują, że w pewnym momencie robisz pstryk, wyłączam. Już nic nie powiemy sobie nowego. Już nic do mnie nie dojdzie. Już nie dopuszczam informacji. Ignorancja na życzenie. Tak mi się wydaje. To teraz sprawa weselej. Kubo, co wam kierowało, że do jednej książki o Murzynie Patriocie rzuciłeś m.in. Jaskinie Batmana i Krzyżaków? Jak za każdym razem, kiedy myślałem, że już mnie nie zadziwisz, jak pojawiła się Jaskinia Batmana i byłem zdziwiony, pojawiły się Krzyżacy. Trzymaj mi piwo, tak? Znaczy, żebyśmy nie mieli wątpliwości, ja też byłem zaskoczony faktem, że Krzyżacy jeszcze istnieją. To jest organizacja no, bardziej prestiżowa w jakiś sposób, taka, nie wiem jaki tym prestiż, ale działają sobie w Wiedniu, o nich wspominam tutaj, o tym właściwie o tej fasadzie, która dla tych moich Krzyżaków tutaj jest. To był oczywiście wygłup i trochę nabijanie się z Dana Browna. I z tego jego schematu, że musisz znaleźć organizację, która działa, ale o której ludzie kompletnie nic nie wiedzą i zrobić z niej złowieszczą organizację. No to ja pomyślałem, że kurczę, jaką złowieszczą organizację mógłbym dać dla Zawiszy Czarnego w kontrze. No to dosyć oczywiste, nie? I stąd się Krzyżacy wzięli, ale też zacząłem sobie, kiedy przyszedł mi ten pomysł, to zacząłem sobie ich budować w historii i obserwować, w jaki sposób można byłoby ich tam wszystkim
wszystkich poukładać przez czas. I bardzo prosta myśl na zasadzie, dlaczego oni przetrwali i dlaczego mogli być tak bardzo wpływowi. Dlatego, że wykoszono im konkurencję w postaci templariuszy. Ktoś musiał to wszystko przejąć, ale jak oni zobaczyli, co się dzieje z templariuszami, w jaki sposób cała sytuacja tam wyglądała, w jaki sposób się historia templariuszy potoczyła, no to dla nich i było jasne, okej, my musimy działać trochę inaczej. Raz się wysypaliśmy na tym cholernym Grunwaldzie, no to teraz trzeba troszeczkę w podziemie. Tu sobie pokombinujemy, tu sobie zadziałamy. To, że... Mógłbyś taki dodatek dopisać, wiesz? Historię? Historia krzyżaków, ja nie wiem, Grunwaldu do współczesności. Może być, ale tu musiałbym bardzo dużo w historii posiedzieć, żeby ich tam wszystkich w odpowiednich miejscach poumieszczać. Natomiast my mamy, jakby w historii Kościoła jest przykład takiego zakonu, który został stworzony do tego, żeby przejąć, w zasadzie odzyskać wpływy. To są jezuici. Jezuici sformowani przez byłego żołnierza, bo Ignacy z Loyoli był żołnierzem, był specjalistą i fachurą i oni w momencie, kiedy wiedzieli, że okej, Kościół stracił wpływy, bo księża owego czasu, przeciętny ksiądz, był rozpuszczony i głupi. Nie edukowano księży wtedy. Po prostu zostawali księdzem i tam to sobie działo. I nagle w kontrze do nich byli uczeni ludzie, którzy dokonywali reformacji. I cała reformacja była dokonywana przez ludzi w jakiś sposób inteligentniejszych. Prawda? Więc ludzie się, zwykły obywatel, nie powiem obywatel, ale zwykły człowiek odwracał się od Kościoła, często idąc w stronę wszelkich protestanckich odłamów. I wtedy nagle Kościół się zreflektował, że chwila, moment, coś musimy z tym zrobić, zaczynamy tracić wiernych. Więc trzeba zbudować mocny zakon złożony, czy towarzystwo, prawda, złożone z ludzi bezwzględnie posłusznych papieżowi. Jezuici to są ci, którzy składają dodatkowy czwarty ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi, dlatego to takie zabawne jest, że teraz papież jest jezuitą, nie? I jeszcze obiecuję sobie, że będę sobie wierny. Ale też byli stworzeni do tego, żeby odbudowywać wpływy. Byli stworzeni do tego, żeby mieć dwa kierunki, prawda, później już dużo, dwa kierunki studiów. Nie tylko teologię, ale coś jeszcze. Rozwijasz się, proces, okres formacyjny jest dużo dłuższy. Musisz być szerzej zainteresowany. Jest dużo większa dyscyplina. I to jest formacja stworzona do tego, żeby jezuitów w odpowiednim czasie wysyłano do wszystkich królów i władców jako doradców. Ale nie doradców do spraw religii. Doradców do spraw edukacji, strategii wojskowej itd., itd. I to widzimy właściwie we wszystkich opowieściach z tamtych czasów, we wszystkich dokumentach z tamtych czasów, że na dworze znajdowali się jezuici, którzy doradzali królów. Odzyskiwali wpływy. I teraz pomyślmy sobie, że są też także organizacje, które zeszły do podziemia, bo zdały sobie sprawę, że okej, trzeba się trochę przyczaić, ale ciągle działały. Ciągle miały fundusze na to, żeby działać, żeby kształcić nowych, żeby uczyć się na swoich błędach, żeby przeczytać Machiavelliego, prawda? Sun Tzu i wszystkich pozostałych i jakieś z tego wnioski wyciągnąć. A na Arze oczywiście mają kosę z Polską, z oczywistych przyczyn, no to gdzieś kiedyś w pewnym momencie musieli tu wrócić. I tak się złożyło, że wrócili akurat wtedy, kiedy wrócił Zawisza. Więc ten koncept fabularny właściwie wyrastał z historii, tak było. To jest opowieść na faktach. To pytanie powinienem zadać przed tym, ale chciałem zapytać, czym jest piłka nożna dla nas, dla Polaków w sensie, i skoki narciarskie, jak sam dodałeś. Mhm. Bo tutaj cała konstrukcja opiera się o tym, że jest mecz w Warszawie. Ja przyznam, że czekałem na wynik, nie? Ja wiem, znaczy... Ja ostatnio dostałem na jednym spotkaniu takie prozaiczne. Ale no, nie chcę... Dostałem prozaiczne pytanie, nie, czy mogę powiedzieć, jaki był wynik meczu? Znaczy, jaki byłby wynik meczu, gdyby tak, jakby się wszystko jakby tam potoczyło i tak dalej. Nie mogę. A czy mógłbym chociaż podać składy drużyn, to oni sobie wykoncepują. Czy Kuba grał, rozumiem? No oczywiście, tak. Kuba grał. Znaczy, słuchajcie, żebyśmy mieli jasność. Ja się kompletnie nie znam na piłce. Ale tak kompletnie się nie znam. Grałem w podstawówce, na bramce. No ale to tym ciekawsze, bo skoro się nie znasz... Tak, bo ja obserwuję to chyba bardziej jako fenomen. I
i to w jaki sposób to działa na ludzi, w jaki sposób... Rzeczywiście jest to fantastyczny temat, który da się podłapać. Ja mam bardzo często coś takiego, że jak podróżuję, to słucham ludzi, co ludzi ekscytuje. I po pierwsze przydaje mi się to do pracy, ale po drugie także do kontaktów międzyludzkich. Na przykład jechałem pociągiem i słyszałem o meczu, nie pamiętam już co to był za mecz, oczywiście nie zostawiałem sobie tego w pamięci, ale była rozmowa o meczu i bardzo podekscytowani byli konkretnymi akcjami, które się udały, które się nie udały itd. itd. Dojechałem do miejsca, w którym miałem być. Wsiadam do taksówki i trafiam na mruka taksówkarza. Zagaduję. Nic. Coś tam. Nic. To rzucam jedną z tych akcji, o których słyszałem. A widział pan wczorajszy mecz, bo ta akcja to było... I kurde, mogliśmy gadać przecież. Nie wiem, on chciał mnie chyba obwozić trzy razy wokół miasta, bo lepiej lepiej pogadali, nie? Znaczy, próbował to zrobić faktycznie, ale chyba z innych powodów. Natomiast rzeczywiście mogliśmy rozmawiać swobodnie o tej piłce, nie? Mogliśmy rozmawiać spokojnie znowu, o skokach, prawda? Come on. Próbowałem. Jestem z tego pokolenia, które miało grę komputerową skoki narciarskie. Deluxe Skyjump. Tak, Deluxe Skyjump. Miałem to. Też miałem. U mnie to wyglądało tak. Robiłem klik. No, wyglądało. Kumple robili te marki, prawda? Gdzieś tutaj, jakieś wygięcia, coś do tego. A ja klikałem. Jak się udało, to się udało. Czasem wygrywałem. Totalnie losowa gra, nie? Ale kompletnie tego nie łapałem, zupełnie. Więc pomyślałem, dobra, myślę, chłopaki oglądają mecze, znaczy oglądają te zawody, prawda? I tylko oglądają zawody, to oni na pewno widzą, jak to powinno wyglądać, prawda? Co oni tam robią w tym powietrzu? Oglądam. Ktoś siedzi na belce. Ktoś z tej belki leci. Fu, wyskoczył. No spadł. Okej, nic nie widziałem. Zobaczę następnego zawodnika. Może gdzieś tam te wszystkie super ruchy będą, nie? No nie. Ale widzicie, to mnie pocieszało. Naprawdę pocieszało mnie to, że jak oglądałem te skoki, to komentatorzy też nie mieli pojęcia, o czym mówią. W sensie żaden po prostu. Coś tam gadali, jakieś bzdury, potem drugi go poprawia i tam przez trzy następne osoby się kłócą, nie? I tak to trochę wyglądało. Ale jest coś takiego w tym, że mamy tych naszych sportowców, mamy tych naszych reprezentantów czegoś i z małymi wyjątkami, Kozakiewicza chociażby, ciężko uczynić sport politycznym. Film możesz, prawda? Nie wiem, czy słyszałeś, ale jest tak zdobył złota z okazji stulecia niepodległości. Ale to oczywiście, to wiesz, ale powiedzmy, oczywiście, że to zrobił, bo jest naszym fantastycznym bohaterem, prawda? Jest i ten, i miał namalowaną szachownicę miał namalowaną z powodu Smoleńska, prawda? Bo to też słyszałem, ale umówmy się, tak naprawdę to jest... Wszyscy reagujemy i to po jednej i po drugiej stronie reagujemy na takie gadanie właśnie w ten sposób. Nie? Ciężko jest uczynić sport polityczny. Wypowiedzi po, jasne. Wypowiedzi gdzieś tam przed, spoko. Ale sam sport polityczny nie jest. W przeciwieństwie, nie wiem, do filmu. Możemy się ekscytować tym, że jakiś nasz film jest zdobywa międzynarodową sławę i jest nominowany do Oscara. Ale czekaj, o czym jest ten film? I ten film nas różni, prawda? Przykładem jest Ida, chociażby, nie? Widzimy, jest Ida i z jednej strony super, bo sukces polskiego kina. Z drugiej strony opowiada o tym, o czym niektórzy nie chcą słuchać. Więc to już jest kontekst polityczny. Już musi nas podzielić. A sport nie musi. Sport jest czymś, co myślimy, ok, facet to robi dobrze, facet robi źle. Tylko tyle. Możemy się pokłócić o to, w jaki sposób on tam coś robi, że może z pierwszą akcją, może ja bym to zrobił lepiej, prawda, gdybym tam był. Akurat w tym momencie ja bym tego nie skopał. Ale to są nasze tematy. Więc możemy się pokłócić orzeźwiająco, bo pokłócić na coś, na inny temat, niż kłócimy się na co dzień. I dlatego myślę, w tym tkwi fenomen sportu jako takiego. No a oczywiście piłka nożna jest w nas bardzo mocno wkodowana, raz, że to jest bardzo europejski sport. I Europa mocno tym żyje. Dwa, że mamy w pamięci i cały szereg ludzi, jesteśmy dokładnie tym pokoleniem, któremu albo rodzice, albo dziadkowie przekazywali czas sukcesów i teraz żyjemy w wielkiej odnowie sukcesu, prawda? Więc gdzieś nas to wszystkich tkwi, na zasadzie trochę jak z legendą o śpiących rycerzach,
że gdzieś kiedyś się przebudzą i uratują Polskę, tak gdzieś kiedyś będzie taka reprezentacja, która zdobędzie mistrzostwo i wtedy znowu będziemy potęgą. To gdzieś tam we wszystkim w nas tkwi i myślę, to jest coś, co może nas albo jednoczyć, albo dzielić w inny sposób. I pomimo tego, że ja nie lubię oglądać sportu, to bardzo lubię fakt, że ludzie oglądają sport. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszyło to, że trwały mistrzostwa Europy i kiedy gadziliśmy sobie dobrze, prawda, wszyscy siedzieli przed telewizorami, ja o godzinie 20 mogłem sobie iść na siłownię, byłem tam sam, prawda? Mogłem sobie jeździć po mieście, prawda, jednym, drugim pasem w ogóle, bo wszyscy byli w domach. Człowiek wiedział, że kwitnie życie rodzinne w momencie, kiedy szedł sobie spacerkiem, a tu no, babać, co robisz, nie? Słyszysz z jednego okna, a później dawaj, dawaj, dawaj z drugiego. I tak sobie idziesz i wiesz, że ludzie żyją. Wiesz, że żyją tym samym. I myślisz, w życiu nie widziałem tak zjednoczonego tego kraju, nie? Fajnie. Mnie to bardzo cieszy. I myślę sobie, że fajnie jest móc żyć takim czymś, nawet jeżeli ja sam tym nie żyję. Cieszy mnie. Ja bardzo chętnie mogę iść, nie wiem, na marsz kibiców, prawda? Pod warunkiem, że są to sensowne marsze kibiców, a nie bandy idiotów, które o, hej, mam cegłę, to chodź, zróbmy z nią coś, idźmy na marsz kibiców, nie? Gdzieś tym rzucę. Ale kiedy są jakieś przemarsze fajne, gdzie tam ludzie idą i śpiewają o Arce Gdynia, czy coś, ale to ja chętnie pójdę z nimi. Super sprawa. W pielgrzymkach chodziłem, mogę iść z kibicami, nie ma problemu, bo udziela mi się entuzjazm konkretnej grupy idących ludzi, nawet jeżeli go nie podzielę. Kuba, mam dobrą wiadomość. Początek tych wakacji również będzie szczęśliwy. Będziesz mógł chodzić na siłownię spokojnie. No ja tak, ja mam taką nadzieję, że rzeczywiście tak będzie jak najdłużej, prawda? Życzę naszej reprezentacji jak najdłużej utrzymania się w rozgrywkach, żebym miał spokojne chodzenie na siłownię, do kina i wszędzie. No poza tym, to jest jeszcze jedna ważna kwestia tutaj, prawda? Kuba Błaszczykowski się tutaj pojawia i dlatego, że ja go po prostu lubię. W sensie, nie jako sportowca, bo nie mam pojęcia, czy on gra dobrze, czy źle, no, tyle co wiem, nie? Ale jak widzę tego faceta, to gościu wygląda jak Wolverine. I ja to rozumiem, i ja to szanuję. Widzę te wszystkie zdjęcia, które mają gdzie oni są tam chyba z Wisturi, prawda? Nie pamiętam, kto był ich sponsorem, ale chyba Wistula. I oni wszyscy w tych garniturach, prawda? I widzisz tych eleganckich facetów, wymuskanych facetów i pomiędzy nimi siedzi taki prewiowy twardziel troglodyta, ale z inteligentnym spojrzeniem. Taki gigant, który myśli sobie, okej, jeszcze tylko 10 minut wytrzymuję w tym garniturze, a potem rozdzieram go, rozdzieram spodnie, zostaję w takich krótkich, postrzępionych spodenkach i zaczynam się zabarwiać na zielono, nie? I to jest Kuba Błaszczykowski. Ja widzę w nim ten gniew, prawda, gdzieś tkwiący, tę siłę, którą on pożytkuje we właściwy sposób. Uwielbiam, przepraszam szanowna Kamelo, uwielbiam ludzi wkurwionych, którzy swój wkurw przeznaczają we właściwym kierunku. Którzy to ogromną siłę, bo nasz gniew jakiś, jeżeli go mamy w sobie, nasz gniew jest ogromną, potężną siłą. I możemy go użyć do totalnie destrukcyjnych rzeczy, a możemy go po prostu przetopić na coś fajnego i zbudować coś naprawdę mocnego. I uważam, że on to robi. I dlatego, jak bardzo bym się nie interesował sportem, tak tego gościa podziwiam. Chcę obejrzałbym mecz albo skoki, jakby się komentował, nie? Tak, no. Musiałbym ciekawe przeżycie. I dla ciebie, i dla nas z zewnątrz. Jak zmierzając ku końcowi, kilka pytań kończących. Pierwsze, o twoje marzenia popkulturalne, tak to sobie zapisałem. Chciałeś spotkać się z Kingiem, spotkałeś się z Kingiem. Chciałeś się spotkać z Willisem, spotkałeś się z Willisem, to masz na stronie. Że miałeś te dwa marzenia, spełniłeś je. Co ci pozostało? Nie, jest mnóstwo. Zjeździłeś Stany. Jest mnóstwo rzeczy. Ja wiesz, że się spotkałem z Kingiem. Ja się spotkałem z Kingiem dwa razy. Oprócz tego byłem pod jego domem. Nawet udało mi się dzięki już świętej pamięci Jackowi Ketchumowi zwiedzić jego biuro, w sensie Kinga. Pod jego nieobecność, co prawda, ale nie tak, że nikt o tym nie wiedział, tylko była tam asystentka Kinga od 26 lat, która nas tam oprowadziła. I to jest tajne biuro, w sensie
fani generalnie nie mają tam wstępu. A my z naszą grupą, dzięki właśnie koneksjom i znajomościom się tam dostaliśmy. Więc to było bardzo fajne. Jeżdżę na ten Comic Con, co też było moim wielkim marzeniem, czyli jeżdżenie tej mekki popkultury w zasadzie. Myślałem, że pojadę tam raz w 2012 roku, to było takie marzenie. Tak się jakoś poskładało, że latam tam co roku teraz. Ale to też jest super sprawa, bo tam się mnóstwo tych fajnych ludzi spotyka i możesz spotkać różnego rodzaju gwiazdy w bardzo dziwacznych okolicznościach. W zeszłym roku mieliśmy tak, że jedliśmy śniadanie w jednej z restauracji tam w centrum San Diego i do boksu obok przyszła sobie rodzinka złożona z ojca, matki i syna, tam nie wiem, 11 lat. I tym ojcem był Andy Serkis, czyli spotkaliśmy Golluma box, prawda? I rzeczywiście fantastyczny facet, w którym gdzieś tam mogliśmy parę słów zamienić, jak skończyli jeść, akurat wychodzili, coś tam zamieniliśmy kilka słów, wspólne zdjęcie, prawda? Gdzieś tam jakaś taka rozmowa, naprawdę super facet. I to sobie wygląda i działa w ten sposób. Jest oczywiście cały szereg osób, które chciałbym poznać, ale już nie poznać tak, że hej, przybiję piątkę i zamienię dwa słowa, tak jak to miałem z Kingiem czy z Willisem. To byli moi najwięksi idole w odpowiednim momencie. No do nich się, nie wiem, zaliczę jeszcze Sylwester Stallone chociażby, prawda? Moja wielka miłość od 8 roku życia, czyli Michelle Pfeiffer. I to są osoby, które chciałbym spotkać i zamienić właśnie dwa słowa, bo myślę, że nie odważyłbym się specjalnie na więcej. Ale są ludzie, z którymi chciałbym pracować. Są ludzie, kiedy gdzieś myślę o swoich koncepcjach filmowych, prawda, o tym wszystkim, co dzięki tej działalności stand-upowej, którą mamy w tej chwili, dzięki Brothers Stand-Up Group, dzięki temu, że chcemy iść w filmy, to jest coś, co nie jest tyle marzeniem, co planem. Chciałbym w przyszłości współpracować z obecnie Aquamanem, czyli Jasonem Momoą. Śledzę karierę tego gościa, od kiedy grał w... Też bym chciał z nim współpracować. Ja ci powiem jak. Utrzymuj kontakt ze mną, a jak ja zacznę, to wtedy będzie łatwiej. Natomiast... śledzę jego karierę od samego początku, czyli od Baywatch Hawaii. I naprawdę uwielbiam tego gościa i to, w jaki sposób on ma swoje podejście do życia, do ról, do tego, w jaki sposób działa. To jest facet, który naprawdę cieszy się życiem. I rzeczywiście widać frajdę we wszystkim, co robi. I najfajniejsze, myślę, we wszystkim, co robię, i jeśli chodzi o wszystkie popkulturowe marzenia, plany, to jest to, że kiedy myślę o czymś, że chciałbym coś zrobić, to im więcej ludzi mówi, stary, no gdzie, jak, kiedy, tym większa we mnie narasta chęć, aż w pewnym momencie to pęka. Coś się udaje zrobić. Małymi kroczkami, czasem nie do końca dokładnie tak, jak bym chciał, ale im więcej ludzi jest w początkowym momencie, tym bardziej utrwala się we mnie, hej, wszystkie schematy popkulturowe, wszyscy bohaterowie, na których się wychowywałeś, działali dokładnie tak. Im więcej ludzi było przeciwko, tym lepiej im to wychodziło. Od Gary'ego Coopera w Samo Południe, przez Johna Wayne'a w Rio Bravo, przez Clint'a Eastwooda, który musiał zrobić swoje, przez Bruce'a Willisa, przez Zabójczą Broń, przez wszystkich. Zawsze jest tak. Najpierw musisz dostać sam, potem zebrać swoją drużynę, a potem rozpieprzyć system. I o to w tym wszystkim chodzi i cały czas to działa. Więc kiedy słyszę, jak ludzie uśmiechają się na myśl właśnie o tym, że kiedyś będę pracował z Jasonem Momoą, to ja pamiętam dokładnie te same uśmiechy, kiedy powiedziałem... Pamiętaj, że ja chciałem współpracować. To ty pamiętaj, bo to wiesz, no nastąpi. To jest to samo, kiedy ja w wieku lat 15 powiedziałem, że przed 30, że przed 30 spotkam się z Bruce'em Willisem. Miałem to nawet w swoim, mam to wypracowanie gdzieś kiedyś, bo właśnie było o jakieś tam wielkie marzenie i wtedy już napisałem, że ja nie mam marzeń, nie mam plany. Jednym z moich planów jest to, żeby przed 30 poznać Bruce'a Willisa. Miałem 28 lat, kiedy zjedliśmy razem obiad. Czym jest stand-up dla ciebie? Piszesz trochę o tym w poprzedniej książce, w Drobinkach Nowoczesności trochę to jest... Nieśmiertelność. Nieśmiertelność. Wiesz co?
stand-up... Znaczy, zwykło się mówić o tym i jakby trochę źle to rozumieć, że stand-up jest taką formą kabaretową, jakby amerykańską formą kabaretową. Ja myślę, że to nie. W sensie to jest... Stand-up jest czymś pierwotnym. Znaczy, stand-up jest uwspółcześnionym gawędziarstwem. Dostajesz człowieka, który występuje przed plemieniem, takim czy innym, i zaczyna opowiadać historię. I on oczywiście, jego zadaniem w czasie tych historii, opowiadania tych historii, jest wywoływać swoje emocje i reakcje. Utarło się, jest tu zrozumiałe, że najpopularniejszą emocją, najwyrazistszą emocją jest śmiech, prawda? Bo wtedy ludzie najchętniej słuchają, jeżeli ich to bawi, jeżeli ich to w jakiś sposób angażuje. Ale jeżeli robisz to dobrze i umiejętnie, to w pewnym momencie sprawisz, że a, zaczną się wzruszać, albo dotykasz jakiejś innej strony w nich i nade wszystko zaczną myśleć, zastanawiać się nad pewnymi rzeczami. Więc wydaje mi się, że stand-up jest taką formą rytuału. Rytuału obranego ze wszystkich kontekstów około religijnych, ze wszystkich kontekstów kultowych, ale jednak mimo wszystko rytuałem w stanie czystym, czyli tym, co jest dla nas najważniejsze, przenoszeniem opowieści. Ja wiem, że to nie brzmi śmiesznie w tym momencie, natomiast jakby coś, czego cały czas się uczymy z Maćkiem, który nam siedzi z tyłu, to jest opowiadanie tego w taki sposób, żeby w odpowiednio zaangażować odbiorcę. Żeby go raz rozbawić, bo to jest najważniejsze na ten pierwszy moment. To jest to pierwsze wrażenie, prawda, żeby go kupić. To wtedy musisz go rozbawić. Ale co najczęściej nas bawi w stand-upie i wciąga jednocześnie? Kiedy pokazujemy, że śmiejemy się z samych siebie. Że zaobserwowaliśmy pewne rzeczy u siebie i te rzeczy mogą was zacząć bawić, bo nas rozbawiły. Jak spojrzeliśmy na siebie gdzieś tam w przeszłość, to jest to kocie odsłanianie brzucha. Czy psie, prawda? W zasadzie, hej, zobaczcie, moja opowieść jest szczera i jest dla was. Jak wam to pokażę? Zanim zacznę się śmiać z kogokolwiek innego, zaśmieję się z samego siebie. I to nie tak, że haha, rzucę jakimś takim żarcikiem, to tak jak przy wypełnianiu CV, prawda? Jaka jest twoja największa wada? Moja największa wada jest taka, że jestem zbyt skrupulatny i za bardzo mocno przykładam się do pracy i przez to nie mam życia prywatnego. No właśnie, to nie może być takie, prawda? To nie może być, no więc teraz pośmiejemy się ze mnie, bo jak wszedłem do tego baru i wtłukłem 30 facetom, no to potem ochlapałem się trochę kieliszkiem, który wypiłem, prawda? Czy wódką z kieliszka, którego wypiłem. To nie może być coś takiego. To rzeczywiście musisz pokazać, hej, zauważyłem pewną śmieszną rzecz. Zauważyłem ją na sobie. Wyglądało to tak. Ha, 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 ha. I wiecie co? Wtedy pomyślałem, że jest to nasz szerszy problem. Mam z tym kłopot, bo zobaczcie. I zaczynam się śmiać z innych. Wszyscy ha, 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 super. Ale wiecie, to nie jest śmieszne. Ale już się wszyscy wyśmialiśmy. Tą reakcję już mamy ze sobą. Ale wychodzimy z takim przeświadczeniem. No w sumie. Jest, to są takie cudowne wejścia, w których w pewnym momencie coś zaczyna ci zaskakiwać w głowie. Louis C.K., ja wiem, że niespecjalnie należy się na niego powoływać w tej chwili przy okazji wszystkich afer, ale Louis C.K. miał coś cudownego, kiedy mówił o wpływie chrześcijaństwa nawet na wszystkich ludzi, którzy są niewierzący. Jak ogromny wpływ ma chrześcijaństwo na nas wszystkich. Pytał po prostu, hej, słuchajcie, który mamy rok? Wszystko na ten temat. Jeżeli zaczynamy liczyć lata od urodzin gościa, który jest z konkretnej religii, to chyba nie możemy mieć większego wpływu na kulturę niż ten właśnie. Że cały nasz czas, wszystko liczymy od momentu tego konkretnego wydarzenia. I to są właśnie takie punkty na zasadzie, hej, zaśmiejemy się z tego, a z drugiej strony, okej, to jak religia wpływa na moje życie? W jaki sposób? I zaczynasz myśleć.
Ten sam facet powiedział o tym, że kiedyś, żeby zostać geniuszem, musiałeś dokonać rewolucyjnej rzeczy. Musiałeś zmienić rzeczywistość. Dzisiaj bierzesz kubek i na wszelki wypadek do tego kubka weźmiesz dwie słomki, bo będziesz pił razem z kumplem. I kumpel patrzy, wziąłeś dwie słomki, stary, jesteś genialny. I tak to działa. Teraz wszystko jest, wszystko się zmienia tutaj. I on to pokazuje w fajny sposób. Zaczynasz się z tego śmiać, ale potem do ciebie dociera. Kurde, ja też taki jestem. Cholera jasne, dobrze, że on to powiedział, bo teraz ja bym musiał to powiedzieć o sobie. A ja nie umiem. Więc fajnie jest, jak jest ktoś, kto jest tym chłopcem do bicia. Kto jest tym błaznem, który może sobie pozwolić na więcej. Który może powiedzieć prawdę. Błazen zawsze był tym, który może powiedzieć prawdę, bo nikt go do końca nie brał na poważnie. Ale gdzieś te ziarenka małe zostają. Więc tym dla mnie jest stand-up. Możliwością podzielenia się rzeczywistością. Podczas twojej odpowiedzi wpadł mi komplement. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Słucham. Ale to w takim razie czymś takim była dla mnie lektura tej książki właśnie. To, co powiedziałem, że mimo tego, że śmieszna, cały czas się śmiałem, super. Wiesz, rozmawiałem, to wyszedłem na końcu. Bardzo ci dziękuję, ale powiem ci, że jest duże prawdopodobieństwo, że to jedno z drugiego wynika. To znaczy, ta książka powstawała w czasie, kiedy ja uczyłem się, czym jest stand-up, żeby móc go uprawiać. Kiedy obserwowałem jakby mistrzów, prawda, coraz więcej stand-upu, oglądałem tego więcej i więcej, ćwiczyłem, uczyłem się, kiedy Michał Połubski, który nas prowadzi, dla którego sam stand-up też jest jakby nowym doświadczeniem, ale z drugiej strony to kabareciarz, prawda, więc on i obycie ze sceną ma inne, i z publicznością, i z przekazywaniem pewnych rzeczy, no i jest też pasjonatem stand-upu, więc jak on pokazywał czy Maćkowi, czy mnie pewne rzeczy i one się gdzieś tam utrwalały, to jasną sprawą jest to, że będzie miało to wpływ na moje pisanie, że będzie miało to wpływ na wszystkie inne dziedziny życia, jak to, że co pewnie zaobserwowaliście. Strasznie dużo gadam. I w stand-upie nie mogę tyle gadać, żeby nie zagadać ważnych rzeczy. I ta książka też powstawała w ten sposób, że chciałem opowiedzieć o istotnych sprawach, ale kiedy obserwowałem, że hej, zaczynam iść za bardzo w dygresję, to nie ciąłem. Więc to jest moja pierwsza książka stand-upowa. To jeszcze jedno pytanie przy stand-upie. Jak zebraliście się w trójkę? Że jak przy tym jesteśmy, jak pomyślałem, sprawdzałem was, że tak powiem. Ja mam cię każdy jest z innej parafii po prostu. Wiesz co, to jest w zabawny sposób. Znaczy, to jest też świetna rzecz. Ja tutaj wspomnę jakby o tym, jaki cel przyświęcał mi, kiedy wysyłałem pierwszą swoją książkę do druku. Miałem założenie, jest tyle fajnych książek, które chciałbym przeczytać. Gdyby udało mi się napisać książkę, która zarobi tyle, żebym za jedną książkę mógł kupić 200, to będę bardzo zadowolony. Nie wiązałem się z tym, że będę pisał zawodowo. Ale jeżeli za jedną książkę uda mi się kupić 200, no to jest interes życia. Od tamtej pory okazało się, że raz, mógłbym ich kupić dużo więcej, ponieważ z tego żyję. Ale dwa, i to jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim, że przez te 13 lat, kiedy zawodowo piszę, poznałem mnóstwo nieprawdopodobnych ludzi ze skrajnie różnych dziedzin. Bo raz, że pisanie, czy chęć napisania w odpowiedni sposób, wiarygodny sposób o rzeczach skłaniała mnie do kontaktów z ludźmi, z którymi normalnie nie miałbym kontaktu. A dwa, że ludzie czytali moje książki w różnych środowiskach, w różnych miejscach, prawda? I z Maćkiem poznaliśmy się w taki sposób, że ja w pewnym momencie, organizując wielkie awantury na Facebooku, bo moje posty kiedyś były... Ja trochę stonowałem, ale moje posty kiedyś robiły gigantyczne zawieszanie, prawda? Po 300-400 komentarzy, wszystkie jak wypowiedzenie wojny. I kłóciliśmy się tam wszyscy strasznie mocno na bardzo różne tematy. Jak się okazało, Maciek czytał to do kawy. A ja w pewnym momencie trochę znużony tymi wszystkimi kłótniami i tym, że raz niewiele to daje, a dwa przeszkadza mi w pracy. Powiedziałem, że dobra, zamykam swoje konto, w sensie zamykam je tylko i wyłącznie dla znajomych i nie będzie już tak, że każdy będzie mógł się tam wtrącać i sobie mieszać. I jeżeli kogoś nie znam, faktycznie nie znam, to go wyrzucę ze znajomych, bo po cholerę mi coś takiego, chciałbym mieć jakiś taki mały własny punkt. I wtedy Maciek do mnie napisał, mówi, stary, nie znamy się, bo w życiu się nie widzieliśmy, ale
Gdybyś mógł mnie je wyrzucać, to ja lubię te awantury i czytam je rano do kawy. No i tak sobie pogadaliśmy trochę, było super fajnie, ale tak po prostu jak jedna z bardzo wielu rozmów, a później Maciek przyjechał do mnie na premierę Chłopców 3, gdzie ta premiera wiązała się także z tym, że żegnaliśmy kochany lokal w Piasecznie, no i tam mogliśmy się napić budki gdzieś tam wspólnie. No i Maciek postanowił przyjechać. Ja sobie myślałem, o kurde, przyjechałeś ze Szczecina, specjalnie na to spotkanie. To fajnie, to pogadajmy. I tak jak mam tam mnóstwo ludzi w kółeczku, prawda, którzy są gdzieś tutaj, bo siedzą przy tych stolikach, bo wszyscy przyjechali na to spotkanie, to jeżeli ja widzę, że ktoś się mocniej zaangażował, no to automatycznie też się angażuję mocniej. Bo to jakby ta równowaga pasji. Pogadaliśmy trochę. Potem zobaczyliśmy się w Toruniu. Dostałem od Maćka koszulkę Batmana, którą zdjął i mi dał, bo powiedziałem, że jest fajna. Takie epickie gesty. I z takich epickich gestów buduje się epicka przyjaźń. I gdzieś tutaj rozmawialiśmy na mnóstwo tematów, widywaliśmy się coraz częściej. Jednocześnie w Głuchołazach moich, nie jednocześnie, troszeczkę wcześniej, w Głuchołazach moich rodzinnych mój tata jest dyrektorem Centrum Kultury. I tam przyjeżdżało mnóstwo, czy to teatrów, prawda, i między innymi kabarety. I nagle przyjechał kabaret Formacja Szatle i gdzieś tam Michałowi Pałupskiemu zadzwoniło, że chwila, moment, Głuchołazy, tu widzę nazwisko Ćwiek, no bo Jan Ćwiek, dyrektor. Czy Jakub Ćwiek to jakaś rodzina, jakieś pokrewieństwo? No i się okazało, że to mój tata. No i kiedy mieli wystąpić z następnym programem i nie było pełnej publiki, więc można było ten koncert zerwać i odwołać, i tata zadzwonił, żeby zapytać, czy oni odwołują ten koncert, to Michał zażartował, że nie odwołują, jeżeli ja tam będę. A ja byłem wtedy w Bielsku-Białej, czyli z 300 km dalej. Więc tata do mnie dzwoni i mówi, ty musisz przyjechać. No więc przyjechałem. I tak spotkaliśmy się po raz pierwszy z Michałem. A potem jakimś cudem jego żona, która jest obecnie naszą menadżerką, do dzisiaj nie wiem jakim cudem, zdobyła mój numer telefonu, bo chciała nagrać dla Michała życzenia urodzinowe. Ja powiedziałem, słuchaj, to raz, że nagramy, dwa, że ja tam przyjadę na te urodziny, nie? No i rzeczywiście on mówi, no to super, będzie fantastycznie, bo on się bardzo ucieszy, bo tam lubi twoje książki. Przyjechałem. I zjadłem kolację razem z nimi. A potem pojechałem. A potem zaczęliśmy się spotykać. Coraz częściej i częściej i częściej. I tak budują się przyjaźnie. Wszystkie. Na zasadzie, hej, otwórz się na ludzi. Zobacz, jeżeli masz impuls w życiu, jakiś drobny, mały, to jest sygnał na twojej drodze, że coś może z tego być fajnego. I wtedy tylko idź i obserwuj. Mój mechanik samochodowy to mówi. Za każdym razem, kiedy oddaję mi samochód. Ruszaj, jedź i obserwuj. I słuchaj. Tego się trzymam. Całe życie. I jakby w ten sposób się zebraliśmy. W pewnym momencie, kiedy Maciek zaczął pracować nad tym, żebym przestał wyglądać jak pączek. Wyglądam jak pączek, tylko trochę inny teraz. Kiedy zaczął nad tym pracować, kiedy ja zacząłem rozmawiać gdzieś tam z Michałem, Michał też mówi, kurde, musiałem się ruszyć, ale nie mogę się zebrać, ale musiałbym się ruszyć. Ja mówię, ja ci dam motywator. Jaki motywator? Dam ci takiego gościa, który sprawi, że albo zaczniesz się ruszać, albo nie będziesz się mógł ruszać w ogóle. No dobra. Ja mówię, i skontaktowałem Michała z Maćkiem i oni się też zaprzyjaźnili i tak to zadziałało. I potem ruszyło to, kiedy jak prawdziwi Polacy w odpowiednim momencie, tym odpowiednim momentem była impreza rocznicowa kabaretu Formacja Szatle. Już odpowiednio zainspirowani siedzieliśmy z Michałem i mówię, ty, a co ty na to, gdybyśmy zrobili stand-up? No dobra, no stand-up moglibyśmy zrobić, no ale wiesz, ale taki mocny stand-up, taki, że nie będziemy się przejmować w zasadzie tym, że kogoś, ktoś się obrazi, prawda, że ktoś po prostu będziemy mówić to, co chcemy mówić. No ale stary, no wtedy cię ściągną ze sceny w trakcie. Mówię, nie ściągną mnie ze sceny w trakcie, przedtem się zaraz... Mogą mnie pobić później, nie ma problemu, rozumiem, ale nie będą mi przerywać w trakcie. Zrobimy to tak i oczywiście wszystko w tym stanie upojenia. Że ja zadzwonię do Maćka, Maciek będzie naszym ochroniarzem i będzie z nami jeździł, i będzie stał pod sceną i pozwoli nam i sprawi, że będziemy mogli dokończyć zdania.
A potem sobie pójdzie na bok, a oni nam spuszczą łomot. I Michał mówi, to jest dobry pomysł. To dzwoń do niego. No to dzwonię. Nie odbiera. To dalej na tej imprezie, tak? Tak. No to dzwonię jeszcze raz. Nie odbiera. No to dzwonię trzeci raz. Przy ostatnim sygnale odebrał. Porozmawialiśmy, ale on jakiś taki, kurde, nie był do tego przekonany, nie? Coś tam, wiesz, mówi, gdzieś tam pod koniec dopiero nabrał do tego, mówi, że też chciałby spróbować i chciałby być ochroniarzem z mikrofonem. A ja mówię, to jest świetny pomysł, znakomity, będziesz to robił, robiłeś to kiedyś? Nigdy? Świetnie, jeszcze lepiej? Będziesz naturalny? I się rozłączyłem. Zagadką tego, dlaczego odebrał dopiero za trzecim razem, zagadka się jakby rozwiązała na następny dzień rano, kiedy sprawdziłem wykaz połączeń, okazało się, że dzwoniliśmy do niego o 3:30 w nocy. Ale odebrał, nie zwyzywał, do dzisiaj mnie za to nie pobił, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jest wdzięczny. Więc i tak się zrodził nasz stand-up. Ostatnie albo przedostatnie pytanie. Nad czym pracujesz? Zawisza się nie zakończył, nie powstała kropka. Ale biorąc pod uwagę wielość twojej, wiesz co, mnogość. To jest tak, ja teraz pracuję nad jedną rzeczą, o której jeszcze nie mogę mówić. Nie jest do końca związana z tym, co normalnie piszę, ale jeszcze nie mogę o tym mówić, bo takie, a nie inne zobowiązania wydawnicze. Ale jednocześnie pracuję nad powrotem do świata kłamcy, dlatego że bardzo nietypowym, bo z jednej strony jest to trochę spin-off, trochę podejście od boku gdzieś tam, gdzie kłamca owszem jest bardzo ważny, ale nie zawsze jest głównym bohaterem, albo nie zawsze jest pozytywnym bohaterem, bo to też jest w ten sposób. W sensie pokazujemy go troszeczkę z innej perspektywy. Z perspektywy aniołów, stróżów, którzy muszą sobie jakoś radzić z tym, a on gdzieś tam w tym wszystkim jest. I to, w jaki sposób wygląda normalna, codzienna praca anioła, stróża, jak bardzo jest często przerąbana, jak musisz wyrabiać dodatkowe godziny, prawda, trzaskać to wszystko i jest bardzo źle płatna. No więc to jest trochę opowieść o tym, ale to z jednej strony jest właśnie taki spin-off i troszeczkę powrót do wcześniejszych czasów, z drugiej strony jest pewną rewolucją, to znaczy nie mogę powiedzieć w jaki sposób i co się w pewnym momencie wydarzy, ale sprawi, że wszyscy ludzie, którym się kłamca podobał, ale na przykład, nie wiem, nie byli przekonani do końcówki, nie śmiej się tam. Będą mogli spojrzeć na tę historię na zasadzie, okej, to stwarza nowe perspektywy. To jest budowanie historii jakby od pełnej. W sensie, ja bardzo długo żałowałem, że kłamca był moim debiutem. Z jednej strony to fajne, bo wszedłem z buta właściwie w ten światek, prawda, zbudowało mi to markę i mogłem pisać co chciałem, ale z drugiej strony szkoda takiej historii i tego typu opowieści na debiutanta. Tam się bardzo dużo uczysz, próbujesz pewnych rzeczy, pewne rzeczy nie wychodzą, pewne rzeczy nie wchodzą tak, jakbyś chciał. Teraz mógłbym to powiedzieć inaczej, ale nie mogę zrobić tak, że po prostu przepiszę kłamcę na nowo. Więc spróbuję spojrzeć na niego inaczej i mam inną perspektywę i teraz sobie z tej perspektywy buduję i pozwoli mi to zbudować troszeczkę pełniej te postaci, które już się pojawiły, trochę je z innej perspektywy pokazać. Nadal będzie śmiesznie, nadal będzie zabawnie, nadal będzie się odwoływać do tych samych elementów. Ktoś, kto czytał cykl o kłamcy, będzie zaskoczony w wielu miejscach, bo pozna te same historie czasem, ale pokazane gdzieś zupełnie inaczej. W sensie te historie, które były w kłamcy, tu będą ubocznymi historyjkami, a będzie doszło zupełnie inaczej i może zobaczy ciągi przyczynowo-skutkowe. Ktoś, kto kompletnie nie zna kłamcy, będzie mógł od tego zacząć, bo będzie to opowieść o codziennym, szarym życiu naszym i tych gości, którzy gotują nam dupę raz za razem. I to jest coś, co wyjdzie w czerwcu. Natomiast no, na październik przewidujemy drugą część Zawiszy Czarnego. Właśnie nie wiem jeszcze, co będzie się nazywać Orzeł na śniegu czy Orzełek na śniegu. Ale zdecydowanie chodzi o orzełka, prawda? Przygoda, tak jak miłość, będzie się dziać w Zakopanem oczywiście, bo trochę musi, ale trochę się będziemy odwoływać jakby do jeszcze innych stereotypów, do jeszcze innych schematów. Znowu poruszymy parę istotnych kwestii, takich poważniejszych i smutnych. Będzie się to odwoływać między innymi do tego, w jaki sposób często traktowani są żołnierze wracający z misji. Do nich się także odniesiemy.
Natomiast nadal będzie to jakby w tym samym komediowym, przygodowym duchu opowieść, myślę, fajna. Dużo szpiegowskiej akcji, dużo akcji po prostu, dużo śmiechu, dużo nabijania się z przywar gdzieś tam społecznych i fajna historia. Czyli jak Zakopane to był mecz, to tam będą skoki narciarskie, rozumiem, że... Jeszcze nie wiem dokładnie, ja myślę, że może bo jak mówisz, że Kuba to wdzięczny temat, to Żyła też by ten. No mógłby być tak, myślę, że mógłby, to prawda. Ale ej, no mamy tam teraz Zakopane, mamy coś zupełnie innego, mamy Rzeczonego Sylwestra, prawda? I wydarzenia po nim. I to są wszystko rzeczy, które tam się dziać mogą. Ale oczywiście skoki możemy zawsze wpisać, bo to... Chociaż problem jest taki, ja teraz tutaj, żeby wiedzieć, co chcę sobie, jak sobie chcę zbudować, to mogę parę meczy pooglądać, prawda? Skoków już nie jestem w stanie. Naprawdę nie jestem w stanie. Ja bardzo kibicuję ekipie. Bardzo lubię jakby Kamila Stocha, to w jaki sposób się wypowiada, to w jaki sposób prezentuje się na zdjęciach, to w jaki sposób w ogóle facet jest hiper pogodny, więc zawsze wchodzę zaraz po dniu turnieju ważnego, wchodzę na któryś z ważnych serwisów i sprawdzam. Wygrał. Super. Rewelacja. Albo przegrał. No cholera, niestety, nie? Ale tylko tyle. Żeby go oglądać, to nie dlatego, że się za mocno ekscytuje. Po prostu... Okej. Okej. Ciekawe, przy żużlu mówił. Właściwie nie widzę... Ja wiem, co ja mówię przy żużlu. Ja jeździłem dokładnie tak samo na rowerze, proszę cię. Za każdym razem. Znaczy, przycierałem, to była moja jazda, prawda? Jeździłem i przycierałem kolanem o ziemię. No, proste. Dokładnie tak to działa. Tylko tu masz do tego silniczek. Nie musisz pedałować. Ja, to jest prosty sport. Ja mógłbym tak po prostu, nie? No, natomiast, no mówię, no niespecjalnie skoki mogę oglądać. Czy są pytania do autora? Mogę oddać mikrofon i dać tę możliwość. Oby nie, bo będę znowu gadał. Nie, żartowałem, oczywiście pytajcie, jeżeli macie. Czy jest jakakolwiek dyscyplina, która na Cię rusza, nie wiem, karling? Karling jest super. Znaczy, powiem Ci tak, ja kiedyś oglądałem karling specjalnie po to, że zrozumiem to. Zrozumiem, o co chodzi. W końcu ktoś mi tam tłumaczy o tarcie, o zmniejszanie tarcia, o wszystko. O rozgrzewanie. Nie. Kiedyś oglądałem boks. Oglądałem boks... Ale to też jakby dlatego, że kończyły mi się filmy, w sensie kończył się film tam powiedzmy o drugiej w nocy, moi rodzice już spali, a ja oglądałem ten film do drugiej w nocy, tam jakieś akcyjniak i tak dalej. No i myślę, kurde, nie chce mi się jeszcze spać, to coś pooglądam, nie? O, boks, właśnie się zaczyna. No to zobaczmy, nie? No i więc to raczej tutaj tak wyglądało. Co jeszcze z takich sportów? Koszykówkę za czasów Michaela Jordana. Koszykówkę za czasów Michaela Jordana oglądałem, miałem nawet czapkę z boiska Chicago Bulls, przywiózł mi ją wujek. Znaczy to dzisiaj nie wiem, to jest taki wujek, co do którego nigdy nie wiesz, nie? Czy nie przywiózł ci kamienia z Częstochowy, prawda, który właśnie znalazł na ulicy. Mogło tak być, ale był w Chicago i wierzę, że to była taka czapka, zgubiłem ją, więc wielkiej straty nie ma. Jak się ta wątpliwość zasiała, ale wtedy go lubiłem. I lubiłem historię o tym, jak Michael Jordan wraz ze Scottiem Pippenem wyszli na miasto szukać zabójców jego ojca i tak dalej. Te wszystkie historie, gdzieś tam trochę tym żyłem. Nie wiem, czy coś jeszcze. Ja zawsze... To jest w ogóle zaskakujące, bo o ile nie lubię sportu, tak uwielbiam kino sportowe. I mogę oglądać totalnie głupie filmy, ale jeżeli oni tak budują to napięcie, że mogę oglądać baseball na filmie. Baseball jest najnudniejszym sportem świata. Ja po prostu byłem raz na meczu i najfajniejsze to było, jak kupiliśmy sobie hot dogi. A potem jak była przerwa i jest ta muzyczka ta 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 ta, ta to ona jest po to, żeby wszyscy się podnieśli, wstali i rozruszali, bo ten mecz już trwa i trwa i trwa i oni się tam zmieniają i właściwie to już jest, nie wiem, 30 kolejka i wszyscy tam siedzą, no więc muszą się trochę rozruszać, zwłaszcza, że to grubi Amerykanie często siedzą. Więc to były najfajniejsze momenty tego meczu. Przy futbolu amerykańskim ja nie jestem tak dobry z matmy, żeby sobie poradzić, ale zaskakuje mnie to, jak tak skomplikowane sporty, w sensie koncepcyjnie, przechodzą u społeczeństwa
które nie jest jakoś specjalnie wybitne. To znaczy, umówmy się, to nie jest też głupie, prawda? Ale raczej chodzi o to, że to nie jest jakoś specjalnie wybitnie utalentowany matematycznie naród, a oni mają sporty tak nakombinowane, no przecież futbol amerykański, jak... No, porównaj do piłki nożnej. Jakby przy głównym założeniu. Siadasz do piłki nożnej i możesz oglądać od razu w zasadzie, no ewentualnie nie zrozumiesz, czym jest spalony. Ale w przypadku futbolu amerykańskiego, no fajnie, właśnie się zderzyli. A teraz co? No przeniósł piłkę o tych kilka jardów, no więc oni się wszyscy przesuwają. Przesunęli się od... Okej. Cieszyłem się, jak Al Pacino wyjaśnił mi to w filmie Męska gra. Nic z tego nie rozumiem, ale mówił to Al Pacino, więc zadziałało. Ale tak zupełnie poważnie, tak jak mówię, bardzo lubię oglądać sport w filmach, nie lubię oglądać sportu na żywo, bo brak w nim dramaturgii, ale to tak samo jak wolę oglądać filmy o życiu, niż słuchać historii życia. W sensie, w filmie wycięto te najnudniejsze fragmenty. I ze sportami jest to samo. Czy jest szansa na jakąś graficzną powieść o Zawiszy? To dobry pomysł. Jak nie miałeś, to... Nawiązuje bardzo do komiksów. Jakby nie patrzeć, jest to powieść superbohaterska. Znaczy, ja wychodzę z założenia, najwybitniejszy, wydaje mi się, autor komiksów obecnie żyjący, czyli Alan Moore, który tworzy bardzo skomplikowane te historie złożone i tak dalej. Mówi, nie mam pojęcia, czym jest graficzna komiks. Znaczy graficzna powieść, ja tworzę komiksy. Więc ja też jakoś niespecjalnie się nigdy przekonałem do sformułowania graficzna powieść. Zwłaszcza, że na przykład jeżeli powstałby Zawisza, to byłby takim komiksem superbohaterskim, prawda? Takim amerykańskim typowym. Nawet on nie szedłby w jakieś złożone mainstreamowe opowieści, tylko byłby superbohaterskim komiksem. Ale ja specjalnie tworzę komiksy w wersjach powieściowych. W sensie, takie było założenie Dreszcza, takie jest założenie Zawiszy. Ludzie w Polsce wciąż są nieprzekonani do komiksu. To jest takie medium, które nie wiem, ludzie przyzwyczajeni do tego, że komiks to jest kaczok Donald, albo teraz te wszystkie dziwactwa, które są w kinie pokazane, a ja nie lubię filmów o, nie wiem, o Kapitanie Ameryce, bo przecież to jest dziecinada i pójdę do kina na Botox, nie? No więc, bo przecież to jest cała prawda i życie. No więc przekonanie kogoś jednocześnie A. do historii, B. do medium jest wkładanie zbyt dużego wysiłku przy zbyt małym efekcie. Dlatego ja chciałbym przekonać do narracji komiksowej, do opowiadania historii typu komiksowego, ale w formie powieści. I kiedy to zadziała, to być może wtedy będę próbował wchodzić w świat komiksowy. Ale zdecydowanie wolę się trochę pobawić takimi rzeczami jak, nie wiem, okładki. Żeby okładki były komiksowe. Żeby gdzieś tam jakiś element komiksowy się pojawił. I tym podobne rzeczy, niż żeby stworzyć z tego bezpośrednio komiks. Takim czymś chcemy cudować. Będzie bardzo, bardzo, specjalnie żeby wkurzyć Maćka, bardzo, bardzo obrazoburcza historyjka, której akcja będzie się dziać w Szczecinie. I to jest historyjka o jednym z bohaterów Dreszcza, o Ekumenie. Ekumen, który jest bardzo dziwacznym superbohaterem, bo jest człowiekiem podszywanym z relikwii świętych. I każda z tych relikwii daje mu zupełnie inną moc, ale także nową osobowość, więc właściwie nigdy nie wiadomo, kim on jest i co się z nim dzieje. I on sobie radzi, i jego jakby polem działania są wszystkie elementy około religijne. W związku z tym jakby osią fabuły tego konkretnego opowiadania, bo to będzie opowiadanie, będzie historia o tym, co zostało ukryte w legendarnych podziemiach szczecińskich. I taka historyjka sobie tutaj będzie. Mówię o tym specjalnie, żeby wkurzyć Maćka, bo to jest jedyna postać, którą nie lubi. Więc ładuję mu do jego miasta i teraz sobie radzi. Ale jakby specjalnie... I mam nadzieję bardzo mocną, i teraz tu mówię, deklaruję po raz pierwszy, bo jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale mam nadzieję, że uda mi się namówić chyba najwybitniejszego obecnie polskiego komiksiarza, czyli Rafała Szłapę.
do tego, żeby zajął się może wizualną wersją tego, może zacznijmy od okładek, a później to wie. Fajnie by było z Rafałem współpracować, współpracowaliśmy już, już parę razy i zawsze to, to fajnie motywowało do działania mnie, więc, więc chciałbym, żeby takie historyjki on może opracował. To może będzie pierwszy krok. Jest szansa, że jeszcze poczytamy Nowych Chłopców? Tak, znaczy, jeżeli przeżyję, nie wiem, co, co się może, dużo się może wydarzyć przez ten, ale ja chcę wrócić do tego świata kilkakrotnie. W sensie jest kilka jakby motywów, do których chcę tam wrócić. Po pierwsze, do kontynuowania tej historii, tylko po jakimś czasie. Tam po tych czterech tomach zamknął się pewien etap. Nastąpiły pewne zmiany, pewne rzeczy się wydarzyły, pewna konfrontacja nie nastąpiła, ale mogła i tak dalej, i tak dalej. Zostawiłem tych bohaterów w pewnym punkcie, chcę dać im troszeczkę czasu, niech przywykną do takiego życia, a potem opowiedzieć o nich znowu. O tym, jak Kędzior z Miczkiem radzą sobie w rzeczywistości, prawda, typowej, zwyczajnej i jak to fajnie wychodzi, co wyrasta z Fugusia, albo co się dzieje z Dzwoneczkiem i resztą, nie? To są, co się dzieje z Petrusiem. To są wszystkie te rzeczy, o których bardzo chciałbym powiedzieć i na pewno do tego wrócę. Ale zanim to nastąpi, chciałbym powiedzieć kilka historii takich pobocznych. To znaczy, na przykład bardzo często zadawano mi na spotkaniach pytanie, dlaczego, kiedy zaczęły się kłopoty, najlojalniejszy z chłopców, czyli Kościej, z swoim chapterem z Ukrainy, nie odpowiedział. Nie zgłosił się, żeby pomóc. I jest osobna opowieść, dlaczego tak. Więc historia Kościeja i jego oddziału chłopców będzie zawarta w osobnej książce. To będzie jedna pojedyncza książka o Kościeju i myślę, że naprawdę, naprawdę fajna. A druga rzecz to jest jeszcze, chciałbym powiedzieć o skrócie. O tym, czym jest i jak zwykli ludzie się z nim spotykają. I to jest opowieść z pogranicza czarnej komedii i horroru, ale takiego slasherowego horroru. Takiego w stylu, nie wiem, teksańskiej masakry, domów na wzgórzu i tak dalej, i tak dalej. To ma być mocna, solidna, krwawa historia. Więc to jest wszystko, to jest zaplanowane do 2020 roku. No to ta dekada, nie? No tak, no jeszcze się zmieścimy, nie? I to są trzy książki, więc to jednak trochę zajmie. To nie jest tak, że wszystkie się pojawią w 2020, nie. To mam nadzieję, nie zmieszczę w tym roku, na pewno. To już jest pewne, że nie zmieszczę w tym roku żadnej historii dłuższej z chłopców, może jakieś opowiadanie. Natomiast żadne dłuższe nie będzie, ale na 2019 rok planuję przynajmniej jedną powieść o powrót do świata chłopców. I taki jest koncept. No w tym roku na pewno pojawi się opowiadanie, w którym zderzam dwóch moich najbardziej kultowych bohaterów, najbardziej uwielbianych, czyli pana Propera i Kłamczuła. I oni się zderzą ze sobą i to będzie też krwawa historyjka. Dziękuję Kubie, dziękuję Państwu. Zostawiam Kubę na Waszą pastwę. Ja dziękuję, że wytrzymaliście, że się rozgadałem jak głupi. A to dlatego, słuchajcie, że dawno nie miałem spotkania, to jest moje pierwsze spotkanie w tym roku. Jakoś ostatnio strasznie dużo pracy miałem i rezygnowałem ze wszystkiego, niestety, bo ja uwielbiam spotkania autorskie. I kumulowało się to we mnie i musiałem się wygadać. Dzięki, że to wytrzymaliście.